Teraz mnie dobrze słychać. Hopefully. Może za głośno. Za głośno. Siemaneczko. Biedny pulpit, to prawda. Nie mam kiedy posprzątać. Dzisiaj mamy nowy feature, jak widzicie. Otóż są te. Czekajcie, jeszcze chwila tapety będzie. Jezu, czemu macie takie długie niki? Przestańcie mieć takie długie niki. Czat na ekranie. No elo. W końcu, nie? Znaczy, jeszcze nie wygląda tak, jakbym chciała, żeby wyglądał. Ale jest. Fajnie, bo też się pokazują wasze plakietki. Gratuluję kolejnym osobom, które wspierają mnie już miesiąc i dzięki temu mają inny kolor plakietki. Elo, pop. Mm. 02! Woo! Dzięki wielkie za wsparcie. Też już masz plakietkę zieloną. W przyszłym miesiącu będzie turkusowa. Mm, jak widzicie, chwilę nie grałam, więc się musi troszeczkę troszeczkę zupdate'ować. Gdybyście byli ciekawi, w Lidlu są takie fajne chrupki z tortilli. Te akurat są o smaku tikka masala, czyli takim indyjskim. Bardzo mi zasmakowały. Polecam. Welcome to wspierający familia. Tak, w ogóle wspierający się mogą w niedalekiej przyszłości spodziewać, że będzie stream specjalnie dla was, gdzie będę grała z wami w różne fajne gry. Mam nadzieję, że przyjdziecie. Bo wiecie, tak ciężko się samemu ze sobą gra w gry, w które trzeba grać z ludźmi. A. Jak tam zdrowie? Tylko dla plakietki. Szanuję to bardzo. Przynajmniej się teraz wyróżniasz na tle innych ludzi tutaj. Ja to rozumiem. Smaczne, dobre, tak. Przepraszam, że zgłodniliście. Uni pyta, jak tam zdrowie. No, czy dbam o ciebie i Doriana? O siebie i Doriana na pewno, że dbam. Staramy się. Kurczę, coś bym jeszcze chciała zrobić, żeby ten czat nie znikał, ale to może później będę kombinować, co? Hej, fanka Reziego. Też cię kofam. Ja? Dobra, podzielę się. Proszę bardzo. Proszę. Dzielę się z wami oficjalnie. O, tak. To było oficjalne podzielenie się tortilką. Dobra, co my tu w ogóle robimy? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Aha! Musimy poczekać, żeby się ściemniło, żebyśmy poszli na randkę z tym. Z tym typem czerwonym. Ej, a w ogóle? Ziomeczki. Czy to będzie działać? Czy padzior będzie działał tutaj? Ha? Nie będzie działał. Świetnie. Ja w ogóle gra się stypuje. Innym razem. Za późno o tym pomyślałam. Jak zwykle. Hej Shirley, hej Roxy. Przestaw na zegarze. No wiem, znam to. W sensie poczekać do nocy, bo trzeba poczekać, nie? Hej Egerl. Ohajo! Zobaczmy w ogóle, co tutaj jakieś... Bla, 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 dobra. Fajnie, że był event, na który nigdy nie mam czasu. Seize the day. Bla, bla, bla. Jak nie macie dla mnie nic za darmo,
To w ogóle się nie odzywajcie tutaj. Bez sensu to jest. Mail. No i gdzie są moje jakieś rzeczy? Bo ja bym chciała coś tam losować. Czy w ogóle mnie stać na cokolwiek teraz? Same dziewczynki w puli? No dobra, to jest pewnie chłopiec. Chociaż ta jest nawet ładna w ogóle. Kawaii. Aha, w eventach mam seize the day. Dobra, dziękuję bardzo. Jak się mój TikTok nazywa? TikTok się nazywa dorian.x.kairi. Tak, powinno wam znaleźć. No dobrze, to co z tym seize the day? Gdzie ten seize the day był? Tutaj. No i co mam zrobić? Co mam, gdzie mam iść? Zalogowałam się, no. Która ma być godzina? Jakaś nocna, nie? Dobra. Co? Nie, ja chcę znowu noc. Halo, tu jest noc. Co to za zegar w ogóle? Jakiś weird. Weird zegar. Co to było? Co to był za dziwny dźwięk? To u mnie? U was? Dwa złote. Jako iż jestem za bogaty, nie mogę wydać pieniądze. Szlachetne ostatnie dwa złote. Dla ciebie czuję się zaszczycona. 02, czuję się bardzo zaszczycona. Dziękuję ci za te dwa złote. Ten bohater tutaj, nie wiem nawet jak on ma na imię teraz już. Kairi, znaczy. Kairi, też ci dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Dwa złote piechotą nie chodzi. To nie są drobniaki, moi drodzy. Za dwa złote to można kupić już. No, coli już nie bardzo, ale mleko można kupić. Mleko jest zdrowe. Dla dzieci. Małych. Później już nie jest za bardzo zdrowy. Erwin leży. Erwin leży. Dobra, dobra. Sure, baby. No, znowu zły guzik. Fazmofobia mi weszła i... no, zły guzik. Chleb chyba można. Mleko na papryczki. Na papryczki tylko jogurt, bo ja nie jestem w stanie pić zimnego mleka... Takiego surowego, zimnego mleka. Nie wiem jak wy, ale ja nie jestem. Dobra. Z tamtym typem chyba muszę pogadać. Wow! Co on tutaj ma? Mogę go okraść? Nie, nie mogę. Dobra. Z którym mam pogadać? Dobra. Dobra, bierzemy to cokolwiek. A Jack? Jack, gdzie Rose? Śmieszne. No, cześć. Mleko jest dobre, z mlekiem można zrobić kakao. Kakao jest dobre, więc stonks. Mleko kakao najlepiej lodowate. Słuchaj, 02, tutaj się możemy troszeczkę pokłócić. Pokłócić. Jeżeli kakao, to ciepłe. Tak, ciepłe, nie zimne. Ale mleko bez kakao to jest dramat jakiś. Mam Discorda i jest link pod spodem, pod filmem. Nie musicie dziękować. Zapraszam na Discorda. Jest już tam ponad 300 osób. Mamy różne evenciki fajne. Tak, wojna, wojna, zapraszam. Znaczy,
Z tego co wiem, bo ja nie oglądałam Darling in the Franxx, ale z tego co wiem, to 02 to jest taka koksiara, więc ja tutaj się troszeczkę boję, nie? Leave it to me. Of course, leave it to me. Come on. Ciepłe kakao. Chyba zrobię kakao teraz. No, widzę, że jesteście jacyś głodni. W ogóle to musicie regularnie jeść, żebyście nie byli głodni. Nie wiem, czy wiecie o tym. Dobra, a czy oni mi coś dadzą? Nie, nic mi nie dadzą. No, handle your booze. Pewnie jesteś niepełnoletni, więc ja ci handluję tym buzem zaraz. Bruce! Jesteś uroczy, Bruce. Porozmawiajmy z tobą. Jezu, ty też jesteś niepełnoletni. Porozmawiajmy o tym smoku. Dzięki za info. Dzięki za info, stary. Sit. I'm sitting. Ja też jestem niepełnoletni, ale... Wygląda pysznie. Czy dam ci coś do jedzenia? Tak, znowu, proszę bardzo, chrupek. Proszę brać. Proszę brać. Aha, musi być północ. No dobrze. Ej. Zaraz będzie północ. Proszę. O, here we go. Jean? First of all, I contacted more than one person. Secondly, she came here as Jean herself. A Jean you would never see, even as an honorary knight. Handlowanie nielegalnymi rzeczami z nieletnimi jest najlepsze. What a surprise. Nielegalne rzeczy z nieletnimi, okej. Okay. So the sound of the holy lyre can purify storm terror. That's right. Your honor. Now that's the hot shot of. Feels like we're breaking the law. O nie, znowu ona. Czy możemy ją po prostu zmutować? I understand this kind of absurd explanation is hard to believe. Sred przed sesją. Zapraszam na serwer. I believe you. To persuade our stubborn command. Oh. Będzie na kole i na żelki dla Doriana. Erwina nie będzie, bo lekarza mam w poniedziałek. Stay health, pani sponsor. Dziękuję, pani sponsor. Stay health, kareta, kareta. Dziękuję, pani sponsor. Serduszko. Myślę, że... Tak, na pewno kola i żelki będą grane. Zapraszam na serwer. Kakao wysokoprocentowe. Znacie jakieś przepisy na procentowe kakao? Bo ja nie. Dobra, ile można gadać? Chodźmy po tego smoka. Best boy się wkurzył. Ojej, czy oni mają jakiś ship? Kawaii. Kawaii. Hej Frosty. Pamiętam, jak grałam te story questy i każde z nim było świetne. Teraz tylko Grind został w domainach i można się zajechać. Ja nie jestem tego typu osobą, która będzie w ogóle grała i na jakieś staty albo na jakieś znajdźki. Jedyne, co mogę zrobić, to przejść historię. Just because you said something. I have a rough idea of where the holy... Nice recovery. She's really talented at changing the subject. The conflict between Mondstadt and Schneznaya stems from the conflict... Spokojnie, panna Lukrecja, nie martw się. Ja jestem nieprzewidywalna. Right. Nie, nie zabijajmy go. On jest... Luke has determined that the holy lyre is not being held in the Goth Grand Hotel.
I imagine they don't want to leave something stolen in a place where Paimon gets it. Let's go, let's go. Outlander, ready to. Let's go. Ja nie mam nic do stracenia. Chodźmy gdziekolwiek. Jean just said the Fatui are trying to take Devalin's power for the Cryo God. Oh. I fear this might fall short of their true intentions. I think they intend to use Barbados's connection to the wind to draw him out. W ogóle, gdzie on mówi? O, Chmurcia. Dziękuję, Chmurcia. Serduszko dla ciebie. Pink, pink, pink. Trzy serduszka, bo 3 złote. Za 3 złote to już kupimy... Boże, gdzie oni są i gadają tyle? Ależ to głupie. Czy oni weszli tam po prostu? Gdzie oni są? What is it? A disguise to protect your identity. Put it on before you run into the Fatui. Unfortunately, there's still one of Mondstadt's allies. Gdzie oni są, do cholera? Our actions are going to get them stirred up. Better to not. Czy ja tu powinnam być w ogóle? No, szkoda, że cosplay z Genshina są drogie. Też bym chciała sobie coś skosplayować. No i co? No, no i nie tutaj byli. Świetnie. Kim jest missing person? Missing young female has blonde hair. Probably our sister. Yeah. Okay. Shirley, dajesz radę. W ogóle wszystkim studentom życzę powodzonka, bo się zaczyna sesja, więc trzymam kciukasy za was. Ja już mam to dawno za sobą, wy też niedługo będziecie mieli, nie martwcie się. Hej, siemanko, a co cię to? Wow, tyle zyskałam idąc tędy. Naprawdę. No dobrze. Czyli I guess nie wiem co robimy, ale fajnie. Doesn't matter. Teleport, bo jestem dziś leniwa. Dziękuję, Laura. UW na pewno się przydadzą. O, tak, ogólnie jeszcze najgorsze jest to, że jak sobie i tak zamówimy te stroje jakby w przedsprzedaży, to trzeba często na nie bardzo długo czekać. O nie, dzik. Nie widzieliście tego. Nie zrobiliśmy nic złego temu dzikowi. Dobra, co tu ma być? Party level 17. Jak moje party w ogóle? Eren! Frosty! Życzę miłego wieczorku i grania w Genshina. Dziękuję ci, Frosty, również. Serduszko razy 9. Nie umiem liczyć, więc dostaniesz dużo połówek i sobie złożysz. Przepraszam, jestem dziś zbyt energetyczna. U mnie dzisiaj hard. Dzisiaj miałam kolokwium, 30 pytań i 15 minut. Wow. Nie było łatwo zdać. Ja teraz tak serio to sprawdzę, czy jest przepis na kakao. Ja bardzo poproszę. Bo, no. Kakao. Ważna rzecz. Ej, no nie, złaź z tego. Jesus. Brawo. Brawo, ziomek. Co tam jest? O, fuck! No, spoko. Jak mogę moje party sprawdzić? Nie znam guziczków. Dobra, 20, 20, 20, 18. Okej, okej. Let's go. Let's go. Najwyżej zginiemy i nic się nie stanie takiego wielkiego. Smutne. O, nie ma takiego. O.
Ej, na pewno można coś dolać, jakiś likier. I'm sure about that. Recommended elements. No electro in current party. Nie chcę żadnego elektro. No. Ta jest elektro, nie? Ale jest biedna. Jeez. Dobra. Nie, tego zioma zostawimy, co? Zamienimy ją C. Dobra. Are you taking me out? Yeah, I do. Huh? Do wszystkiego można. No to prawda. Wow! Ale mamy maskę w ogóle. He's a cool beast. Ha ha. Ha ha ha. Yeah, give it to me. Dobra. Co to się w ogóle robi tak? Wow. Cool stuff. Dobra, on ma taki miecz, który jest dosyć ciężki, więc jesteśmy troszkę wolniejsi w naszych... w naszych atakach. A jak wygląda Q? Jeszcze się nie dowiemy, dobra. Czy mamy w ogóle odporność na ogień, bo jesteśmy ogniści? Pewnie nie, pewnie nie. Zapomniałam, że można biegać. Musicie mi wybaczyć te głupoty. No, tutaj nawet nie trzeba nic robić. O, cool. O, nie cool. Dobra, oddawaj to. Czemu mamy maskę? Czy my idziemy na jakiś bal? Ha, spoko, to ja w ogóle nie mogę zlevelować tej laski teraz. Słabo. Mleko, śmietana, kremówka, łyżeczka cukru, gorzka czekolada, rum. Ajer, koniak lub likier, likier waniliowy lub wódka do dekoracji. Bita śmietana, kakao, posypka. Okej, czyli się dano. Bye bye, Laura, dziękuję bardzo. Dzięki, że byłaś, nawet przez tę krótką chwilę. O! To wygląda jak jakiś nasz kolega. Kurde, guys. Jest przecież napisane w tytule, w co gram. No nie? Nie. O, Patty. Jaki jest twój ulubiony cosplay, który zrobiłaś? Tak, BTW, pozdrawiam twój... Oh! Wow. Pozdrawiam. Twoje Doriane cosplay są prześliczne. Dziękuję bardzo. Szczerze mówiąc, nie mam jakiegoś ulubionego... No i co? Gdzie on zniknął? Nie mam jakiegoś ulubionego swojego cosplayu. Ale... no nie wiem. Są takie, z którymi się związuje bardziej emocjonalnie. To może o takie chodzi? No i zazwyczaj te po prostu... które były wykorzystywane do musicali, to tak najbardziej mi siadły. Siadły tak jak Diluc w tym momencie. Ale żart, nie? Śmieszna jestem, boż. Dobra, co mam tu zrobić? Otwieramy. Mhm. Czyli co, musimy tutaj wszystko przeszukać, I guess. Co mi się zrekowerowało, bo chyba nie życie.
z którym mam najlepsze wspomnienia, no... Dużo, ja w ogóle ogólnie mam raczej pozytywne wspomnienia, jeżeli chodzi o cosplay. Muri on Ice, no, dziękujemy bardzo. Cieszę się. Never heard of that. What are you lot doing here? What? How did you little brats creep it? And just how do you... Nie mam tyle pieniędzy. Think you can look down your nose. The will of Shneznaya is as solid as the... O nie, będziemy się bić. No dobrze. Skoro się mamy bić, to się bijmy, tak? Niespecjalnie mi się podoba ten jego... Jezu, czemu ona jest taka wolna? No i my jesteśmy wolni. Wow! Jeez! That's a cool thing! Strasznie jest wolny ten ziomek. Bierzemy bez boja. Bester boja. Almajtuta z górnych potoków. Piosenki z musicalu na pamięć. Kiedyś wam zrobię jakiś quiz z tych piosenek i zobaczymy. Zobaczymy, czy faktycznie znacie na pamięć. Ha? Błękitne jak oczy Almajta. Yeah. No i co? Dawać mi to. Jezus, tak się po prostu odzwyczaiłem już od grania na klawiaturze przez tego Hadesa. Yeah, let's go to another room. Przestańcie tak mówić, ja nie mogę nic trafić dobrego ostatnio w Genshinie. Jest wolny, bo jest taki, można powiedzieć, większy miecz, który zdaje więcej damage. No ja wiem, wiem, że tak jest, ale ogólnie nie lubię takiego wolnego pacingu. Wolę, jak się jakoś tak animacja szybciej rusza. Dobra. Investigate. Potato! No okej, okay. Thank you. Karot. Dobrze. Zrobimy zupę jarzynową. Coś na górze? Oczywiście, że to musi być ostatni pokój, nie? To zawsze byłby ostatni pokój. Żeby szybciej nim atakować, polecam. No, już przeleciało. Szkoda. No. Skrzynia ze skarbem wygląda na wartościową. Potato. To mój największy skarb. Potato. Dobra. Tam na górę, tak. Na górę, na górę, na górę. A możemy go po prostu od tyłu gdzieś tam podarzyć mu... zdjąć mu maskę, znaczy? Możemy? Nie? What are you doing here? Czy będzie w sobotę live odnośnie ostatniego odcinka Out? Jak to? Jaki live? Jakiego ostatniego odcinka? Znaczy, będzie...
nie tyle live, co będzie podcast wrzucony i będzie wrzucony chyba jeszcze w tym tygodniu. Będzie fajnie, dużo memów będzie. O nie! Potwór! Boję się! Boję się! Chyba on nie będzie zbyt... Ona też nie. Chyba muszę spalić mu tą tarczę, ja? No to dawaj tego zioma. Halo, uciekam stąd. Co on robi? O nie, odbudował tarczę. Bardzo źle, bardzo źle. Nie tak miało być! Bierz to! Ja mam nieszczęście do tych byków ostatnio, jak ktoś był na moim streamie z Hadesa, to wie. Jeez. Nie, 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 nie rób tarczy! Nie! Jesus! Nie, nie chcemy tarczy, prawda? Prawda, Bennett, że nie chcemy tarczy? A, w końcu! Strasznie to długo trwało! Co się stało w ogóle z... Nie wiem. Buziaki, powodzenia, dziękuję, pa, pa, pa! Lecicie, na razie. Z kim masz zrobiony ten tatuaż na ręce? Nie musisz odpowiadać. W paczce przyjaciół stwierdziliśmy, że sobie upamiętnimy 10. rocznicę naszej znajomości. Ja się bawię świetnie, piszę polski i cię oglądam. Fantastycznie. Jak coś, to możesz ten wirm mieszać, na przykład anemo, ogień, anemo i elektro, chyba jeszcze z lodem, chyba. Jezu! Trudno. O, może mieć faktycznie złą broń. True. Nie mam jeszcze Razora. Cześć, Cookie Girl. Bye, bye. F. Dobra, spróbujmy nim pograć. Nie jesteśmy takie cieniasy, co? Tu nic nie ma. Tam też nic nie ma. Dobra. Nie no, spoko, będę nim grać. Jest, w końcu. Bierzmy to. A może nie. Dobra, tu się odrodzimy, I guess. O nie, jakiś trudny człowiek. No i co? Gdzież on się podział?
Właśnie zastanawiam się, czy tutaj teraz te... Dobra, on teraz mnie będzie chciał gdzieś tam podejść. Jak można łączyć elementy w ten sposób? No i co? Wyłaź, wyłaź! Gdzie on jest? Nie tu! Boże, czemu on ich atakuje? Dobrze. To było niezłe. Szanuję, szanuję koleś. Tylko, że... Aha, nie żyjemy. Dobra. Gdzie on jest? Tam. Wstawaj! Wstawaj, koleś! Uciekamy. Dobra, uda nam się chyba. Wszyscy mamy maski. Ha. Ej, dobra, nie, nie wszyscy. Tylko oni. Ne. Finally, the lawyer is back in safe hands. Ult Beneta leczy. Woo. Dobra. Good to know. Where did that guy go though? He was here a second. Senora is going to end you. The songs bards sing of your demise will be so terrifying. Kto to mówi? Nie widać go. They'll never sleep again for the nightmares they give them. Big talk for a guy who still ran off in the end. Chicken. Dobra. Idę w zakładkę events. Zaraz, jak tylko wyjdę z domainu. Ale chyba już mogę wyjść, bo tutaj nic nie ma. Tak czy siak. Yeah, let's go. Słuchajcie, ja w tą grę gram raz na miesiąc, dwa razy na miesiąc. Jak ja mam pamiętać tutaj jakiekolwiek staty i w ogóle o co chodzi w tej grze? Gram, bo jest ładna. Możecie mnie hejtować. Zobaczmy, jak to wygląda teraz. Tak, dawaj mi details jego. Weapon. No, switch, switch. Dobra, są tu jakieś lepsze ziomy. Solidna broń na 20 levelu. Hell yeah. Są różne typy graczy, a wciąż jesteśmy graczami. Nie, no wiem, to był trochę żart. Nie sądzę, żebyście tutaj byli, żeby mi sprawiać jakąś przykrość, bo nie jesteście takimi ludźmi. Come on. A ty co tak rozmarzony jesteś tutaj, John? On już chyba... Hunter, dobra. Gdzie my musimy iść? Yeah, no worries. I'm not picky. However you do it is fine.
O nie, z powrotem tam. Nuda. Mapsko. Ma dużo wspaniałych charakterów. Jak się przytrzyma lewy alt, można sobie myszką najechać na te rzeczy w prawym górnym rogu, typu eventy. O, czekaj. Myszką się przytrzyma alt? O, wow! This is cool! I had no idea about it! Dziękuję! Wow! Dawaj wszystko! Dawaj wszystko! Nigdy nic z tego nie brałam! Dawaj! Dawaj to! Bla bla! Dobra. Seize the day! Dawaj! Dzięki! Dobra, Barbara. Ciebie już mam. Test run. Wow, wow! Ho! Dobra, później sobie pogramy tą dziewczynką. Zawsze się zastanawiałam, dlaczego tu są te... Dlaczego tu są... wykrzykniki. Pieniądze! Tak! O, tak! O, oh, yeah! Dobra, dzięki. Czy wy widzicie to, co się dzieje? I'm cool. No, 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 mam nadzieję, że... W katedrze jedna za koniec może mi dać ciekawy artefakt. Dobra, dzięki. Uczcie się biologii, nie oglądajcie, jak gram w głupie gry. Zobacz te książki w prawym górnym rogu, chyba ci nie pobrałaś wszystkie. Dobra, zaraz zobaczymy książkę. Dobra, widzę, że tutaj mamy jeszcze in progress. Really good. Okay, enemies. To jeszcze chyba nie na moje nogi. Słuchajcie. Woo! Od razu trochę lepiej, co? Więcej expa. Więcej expa. Hell yeah! To wiele tłumaczy, naprawdę. Gra mi nigdy tego nie powiedziała. Jeszcze. Jeszcze jeden level, please. Ja pierdzielę. Very nice, very ładnie. Pozdrawiam, potem będzie o wiele trudniej. Wiesz co, ja chyba nie dojdę już do takiego levelu, bo ja nie będę tyle grała w tą grę. Nie dotrę tam. Statua Anemo leczy postacie. No i było przejść tutorial, nie od razu przychodzić. Przeszłam tutorial. Halo, przeszłam tutorial. Ale nie było tam, nie wiem, może jakoś nie... A Jezu, voice of srata tata. No co, wszystko wzięłam chyba, nie? Wszystko wzięłam już. Koniec. To już są dla kozaków jakieś rzeczy chyba. Cicin mag. Dobra, chodźmy zabić tego typa. Nie, dobra, nie będziemy się bawić w to na razie. Tip, kiedy ulepszasz postacie, możesz dostać niebieskie wish. Serio? Z przodu wygląda jak Mika z Ocarina Seraph. No trochę może tak. Dobra, to idziemy odebrać te wisze, skoro mówicie, że są. Tu się chce dostać.
Jakieś cosplaye z Genshina w planach? No ja bym chciała coś cosplayować, bo to jest totalnie moja stylówa. Kiedyś, jak byłam młoda, to robiłam właśnie cosplaye mniej więcej w takich, wiecie, Japanisu, kawaii, stylo, aesthetic i już tego nie robię. Ej, dobra. Gdzie jest ta Katerina? Ziomeczki. Blanche. A ty dziecko? Sara. A ty? Marjorie. O! To ty! Dawaj wszystko, co masz. That is the spirit. It seems that the guild, these commissioned adventures are the main... What kind of commissions are they? It is a mixed bag. Dawaj, mixed bag. Here you can find the detail. Please report back to me upon completion. There will be a generous reward waiting for you. Patience is a virtue. I await your return. What? Open them up to see the era. Oh, good to know. Jeez. Dobra, F1. This is why I had no idea about this. Claim. Dawaj. Aha. Oh yeah. No, wszystko wzięte. Rebooting. Witam, witam. Dzień dobry. Może sobie coś polosujemy? What do you think? A bo dobra, spróbujmy chociaż. Kim jesteś, ty piarko? Bla bla. Dzięki. Dużo się dowiedziałem. O, tam jest jakiś event. Let's see. Aj, 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 aj. Tam ktoś jest. Gołębie. Chłopiec z kaczkami? Nie, chłopiec z gołębiami. Mój chłopcze. Timie. Yeah, sorry. Lubię straszyć gołębia, to moje hobby. Właśnie. Dobrze, nie będę chodzić po tym moście. Smacznego. Timie i jego tata? Kim jest jego tata? Nie oglądałam Black Clovera. Tomek Horizon. Horizon? Cześć, Nezuko-chan. No i? Aha! Smacznego. Smacznego! Już? Już się najadłyście?
No okej. Dobrze. Wyłaź z tej wody. Nie, nie chcę zabijać kaczków, to moje przyjaciółki. A przynajmniej musimy tak powiedzieć Timiemu. Timiemu. Dawaj pieniądze. O! Faktycznie mi dałeś pieniądze, ekstra. Skaczę jak w jakiejś kreskówce. No welcome, welcome, welcome. Mam jeszcze porozmawiać z Timim? Dobrze, to wracamy do Timiego. Cześć, Hania W. Jak je zabijesz, to wtedy nie jest talk to Timmy, tylko talk to angry Timmy. Widzieliście to? Widzieliście to? But what happens if one day they leave and never come back? Just like... Daddy! No więc tak. No więc tak, moi drodzy. Jeżeli chodzi o plany cosplayowe, to... Nie, nie to, nie to. A? Jeśli chodzi o plany cosplayowe, ja pierdzielę. Chcę wszystkie moje postaci. Tutaj, dobra. No dobrze, więc możecie obstawiać. Możecie obstawiać, kto by kogo zrobił. Myślę, że Dorian mógłby zrobić tą postać. Exactly. Na pewno by się dobrze nadał. No właśnie. Panna Lukrecja. Nie. Ogólnie plan był taki, żeby Dorian sobie zrobił Kaję, a ja Diluka, ale pieniędzy i czas nie ma. Te stroje są drogie, a żeby je zrobić samodzielnie, to też bardzo, bardzo czasochłonne. Żongli? Żongli. Żongli też jest cute. Ale nie widziałam go w grze, więc... I don't know. Gdzie my musimy iść teraz, co? Co jest, pluszak? Chcesz wyjść? Sorry guys, jestem z powrotem. Jestem z powrotem. Co jeszcze nie widziałam?
Jeszcze nie widziałam żonglego? No nie. Żurnal. Żurnal. Nie chcę gastronomii. Aha. This guys, this. Where do we go? Oj, nie ten guzik. No tak. Musimy się znowu upić, bo jesteśmy nieletni. Znaczy, jakby co, to żart, nie? Nie powinniśmy pić, jak jesteśmy nieletni. Of course! Of course! No właśnie, Venti to taki pijak, się okazuje. Ja nie miałam pojęcia o tym w ogóle. Welcome back! This is the holy liar. Yeah, this is the holy liar! The pattern of flowing wind carved on the rosewood, and the strings still feel cool to the touch, too. Ugh, the memories. What do you think, Venti? Can you summon Dvalin? Although this liar is the real thing, as you can see, the liar has been through 1,000 years of history. Its animal power has run dry. In this condition, you couldn't play music fit for even Diluc's tavern with it. Bards fight to get on the stage of my tavern. Don't make assumptions. Ha 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 ha, śmieszne. Is that really important right now, Master Diluc? Oczywiście, że jest. Paimon. Nikt cię nie pyta o zdanie. Able to call Dvalin with it. The liar itself is fine. Oh, yes. Oczywiście, że nie wiem. It's just that the intensity of its animal power has. Do you still have Dvalin's teardrop crystal? Great. Try to use it on the. I co? Działa? This youthful glow. Wow, ta muzyczka, to ta harfa. Praising yourself, really? I was talking about the holy liar. Thanks to our traveler friend having purified the crystal, the holy liar won't continue to lose power. That said, its power is far from replenished. It'd be great if we could get more tears. I can surmise that Dvalin will already be crying, suffering alone in some deserted. To smutne. Dvalin. Poor baby. Poor baby. It's not something that an honorary knight can accomplish alone. I will mobilize. When you get the teardrop crystal, please let our honorary knight perform the purification process. Heroes supporting each other and setting out on a journey together. Let me come up with a song for you. Is that all you're going to do? Just sing? Wouldn't be much of a bard if I didn't, now would I? You're so cheeky. You deserve an ugly nickname. Ty deserve an ugly nickname. Będziesz się nazywać Ćma od tej pory. Oh, tak. Paimon knows. From now on, you'll be known as Tone Deaf Bard. Ćma. Uczekaj, Ćma. Reminds me of a feud I once had with the Fatui. Dobra, gdzie oni są? A thief stole treasure from the East Temple of the Four Winds. Whoa, what was it? A cup used by Barbados? No. Although if such a thing existed, it would be very valuable. Czemu nie mamy Diluca? To jest nie fair. Dostaliśmy wszystkie postacie wcześniej, ale nie tą. It was a vial which contained the animal god's breath. Relics come in every shape and form, huh? Anyone with an eye for fine art would like to add this relic to their collection. Co do cosplay, to łączna cena za cosplay Ventiego wynosi prawie, może nawet powyżej 700 zł. Niestety. Niestety on nie jest taki tani. Wiem, że można go wylosować. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Irrespective of its authenticity. We're still at it now. I've bought more than 2,000. Do kogo ty mówisz i gdzie jesteś, człowieku? Świetnie. Cool.
Sure, you can try to find the real one. I'll take what you find, even if they're fake. Once you're done, find me at the winery. I'll trade you a beer for every 20 you find. Grafika jest bardzo ładna w tej grze. Mi likes. Portować! Oni są w głowie głównego bohatera. Trochę słabe to. Dzięki Unii, na razie. Mapa. Nie no, spoko. Po prostu się zastanawiałam, co to jest. Blossom of Wealth. Okej. Okay. To jest to, co sobie zaznaczyliśmy. Fallen Tears. Akurat się wspiął w ostatniej chwili. Ha! Może sobie coś wylosujemy, co spróbujemy? Dobry time. Czasami rozmowy są, by umilić ci podróż lub pokazać, że ta postać w jakiś sposób z tobą podróżuje. Okej, to teraz wiele tłumaczy. Dziękuję ci bardzo, Vin. Paimon będzie końcowym bossem, mówię wam. Też tak myślę, też w to wierzę. Dobra. Ile mam czego? Mam takie dwa. Nie stać mnie na nic. Tutaj LOL też mnie nie stać na nic. Dobra, a w ogóle to... My chcemy co? Te różowe. Chyba je niebieskie. Różowe czy niebieskie? Końcowe, bo to Timmy. Za wszystkie gołębie. Tak. Różowy, dobrze. W takim razie różowy. Mówicie różowy, to kupujemy różowy. Nie, 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 nie. Tutaj, tutaj, tutaj. Purchase. Ale bieda. Uwaga. Here we go. No i tyłek. Ale super Emerald Orb. Zawsze taki... O! Dostaliśmy jeszcze 15, więc chyba jesteśmy w stanie sobie kupić jeszcze jednego. Tak. Uwaga. Hurra! Hurra! Hurra, hurra, hurra! Zawsze chciałam mieć Pharaoh's Shadow. Zawsze chciałam mieć. To jest dokładnie to, czego zawsze pragnęłam. Dzięki. Ja pierdzę. Dobra. To. Give it to me. Give it to me. Hello, Dusia, hello. Dobra, ostatnia szansa, guys. Dzięki, ziomek. No nie. Trochę peszek, nie? Trudno. W ogóle to tyle ludzi mnie dodaje do... Ale wy macie levele wysokie, jas. Tylko ja jestem taka cienka. Cienko. Ja mam tylko unfortunate. Things. I'm
Wyjdź stamtąd. I guess they never miss, huh? Płonę gniewem w twoją stronę, koleś. Nie wiem, czy to czujesz. Dobra, ty sobie rzucaj, wiesz? Muszę się zająć tym ziomem, bo mnie wkurza. Commission accepted. Dobra. Bła! Siema, byczku. Gruszkie, siema. Investigate. Thousand Winds Temple. Dobra. Jack's map, aha. To ten koleś. O, tam jest chyba duszek. Duszek, sruszek, idę stąd. O, tego zioma trzeba się pozbyć. Ha. Give it to me. Bez spoilerów? Jak po nowym... Oj, oj! Pana Lukrecja, proszę usunąć. Dziękuję bardzo. No, takich spoilerów tutaj niestety nie będziemy tolerować. Ale Shingeki fajnie. Zapraszam niedługo na odcinek z recenzją odcinka. Będą fajne memuchy. Odcinek jest super. W ogóle, jeżeli macie chwilę, to chętnie bym porozmawiała o czymś z wami, bo... trochę jest problem z fandomem Shingeki at this point, bo niektórym bardzo nie pasuje, jak wygląda animacja od mapy. Przy poprzednim odcinku w ogóle osoba odpowiedzialna za soundtrack dostała pogróżki, ponieważ soundtrack jakiejś sceny niekoniecznie się podobał tej osobie i... Ach. I... No i niestety ten pan ogólnie to miał ponoć jakąś próbę samobójczą nawet, czy nie wiem, myślał o samobójstwie cokolwiek. Więc jest to strasznie takie toksyczne, niestety. I przy tym odcinku jest nawet jeszcze gorzej, bo jakaś animacja się skopała. Tytany są tak średnio zanimowane w tym najnowszym odcinku, nie uprzedzając recenzji, która będzie później. No to faktycznie jest trochę z nimi problemów, ale ludzie po prostu tak po nich jeżdżą na... na TikToku, że musieli w ogóle pozamykać komentarze. I takie tam... Kicha straszna. Dobry wieczór, dobry wieczór!
Co to za gra? Mam wrażenie, że nie wiedzieli, jak postaci się walia, więc dali mu grubszą twarz. Ogólnie postaci trochę inaczej wyglądają. Są bardziej zbliżone do tego, co jest w mandze. I would say. No, ale nie będę wam spoilerować odcinka, więc już się nie wypowiadam. W każdym razie, jeżeli zobaczycie, że ktoś z Phantom Shingeki się sra na ten najnowszy odcinek, to weźcie mu, powiedzcie coś, że po prostu mapa wcale nie miała dużo czasu na to, żeby zrobić tą serię. Oni w ogóle napisali na tym TikToku, że jest szansa, że po prostu sezon będzie skancelowany, jeżeli oni będą takie pogróżki wysyłać ekipie. A do tej pory właśnie niestety oni dostają dużo pogróżek. O, jakiś tam chodzi ziomek. Not sure if we can fight with him, but I guess we have to try. Którą mam rangę w Genshin? Nie wiem, czy ranga to to samo co Adventure Rank, który mam 12, bo jestem lamusem. Ale jest. Kurde, debilu. Okej. Myślę, że to by się najlepiej Amber przydała, szczerze mówiąc, ale co ja tam wiem, nie? Woo! Definitely not me. And not to me. Ciężki potworas. Który on ma level? 20, no dobra. Chyba go nie pokonam teraz. Ta, dystansowa postać. Dobra, idę stąd. Tak, macie rację. Macie rację, moi drodzy. Not very good. Ha. Huh. Uciekliśmy. Osobiście nie rozumiem trochę tego hejtu na to, jak wygląda nowy sezon Shingeki. No właśnie o tym rozmawiamy, że trochę fani przesadzają. O, tam na górze coś jest. Pójdziemy tam sobie zobaczyć może. Bla, bla. Hop. Ojoj. Niestety ludzie nie potrafią zrozumieć, że takie zachowanie nie jest okej. Okay. Nawet to przestępstwo. Ci ludzie pracowali godzinami nad animacją, która nie jest czymś łatwym i prostym. Gdyby nie mapa, to w ogóle byśmy nie mieli tego Shingeki, ponieważ nikt się nie chciał podjąć. Nikt się nie chciał podjąć tej animacji w tak krótkim terminie, jaki został zaproponowany. Więc tak, gdyby nie mapa, to w ogóle byśmy tego nie mieli. Co to za piosenka, że Dorian jej ciągle słucha? Nie wiem, włączył sobie jakąś jedną piosenkę, wiecie, na tym takim, że o, 10 godzin wersja jednej piosenki i słuchał. Mam pytanko, jak oceniasz anime Boku no Hero Academia? Jest bardzo przyjemne. Czym jesteś? To jest takie
takie śmieszne, że potwory jak są ogniste, to mają... Potwory jak są ogniste, to są czułe na lód. A jak są lodowe potwory, to są czułe na ogień. Jakby na nas nie działa to. Ta zasada. Śmiesznie. No, Boku no Hero Academia jest takim lightowym anime, powiedziałabym. Nawet jeżeli tam gdzieś tam są jakieś takie morderstwa, etc., to nadal porównując do reszty anime, które oglądam, to jest to jedno z lżejszych. Czy oglądałam Kakegurui? Oglądałam dwa odcinki i bardzo mi się nie spodobało. Marcelina pyta, czy uważam, że w tym roku będzie Pyrkon. Myślę, że nie będzie. Niestety, guys. Ogólnie myślę, że pierwsze konwenty będą na jesień. Bociany! To są bociany, nasze polskie boćki. Hej, bociek. O! Gdzie jest potworas? Nie widzę go. Może gdzieś na dole? I don't know. Jaka jest moja ulubiona postać z Boku no Hero Academia? All Might jest moją ulubioną postacią. Ostatnio na Discordzie pisałam z jedną osobą o wyglądzie niektórych postaci. Szczerze, jednak podoba mi się wygląd postaci, lecz nie przekonuję się na razie do Levi'a. Czekam na kolejny odcinek. Ugh, guys, naprawdę... myślę, że to, że ma, nie wiem, pół kilo więcej na twarzy, to wcale nie czyni z niego gorszej postaci. If you know what I mean. Levi ogólnie nie jest ładny. Widzieliście mangę, czytaliście mangę, on nie jest ładny, nie jest przystojny. So give him a break. He's not hot. Ale dobra, nie będę się rozwodzić, bo mówiłam też o tym w recenzji, więc... You have to wait for it. Czy oglądałam Hunter x Hunter? Tak, oglądałam i Hunter x Hunter jest zarąbiste, polecam. Kakegurui jest szkodliwym anime? Myślę, że tak. Poza tym po prostu nie podeszło mi estetycznie. Content, który tam jest, jest super fanserwisowy. Mnie to, szczerze mówiąc, absolutnie nie jara. To nie jest fanserwis, który lubię. No halo, zapłoń, konarze. Dzięki. Todoroki albo Kirishima. No, też są spoko postaciami. Todoroki bardziej, bo z Kirishimy to... Ja nie oglądałam tyle anime, żeby widzieć jakiś development tej postaci. Więc póki co wolę Todorokiego z tej dwójki. Ogniste najbardziej czułe są na ataki wodne. Okej. Okay. Połączenie ognisto i lód tworzy tam małe combo. Okej. Okay. To miał być mój pierwszy Pyrkon. Niestety może z rok się uda. No. Życzę ci tego. Mam nadzieję, że chociaż Magni się odbędzie. Ja mam wrażenie, że Magni się może przesunąć na jesień właśnie. Właśnie kończę Hunter X, Hunter jest kozaczek. Jaką masz tam ulubioną postać albo top 3? Nie obejrzałam całego Hunter x Hunter, ale bardzo, bardzo lubiłam większość postaci, bo były naprawdę bardzo dobrze z... bardzo dobrze napisane. Ja mam w ogóle takie... może nie tyle zasadę, co nie lubię wybierać ulubionych postaci, bo albo na przykład takich, których nienawidzę, bo myślę, że jeżeli ktoś umie pisać dobrą historię i pisać dobre postaci, to niezależnie jakie by one były, czy irytujące, czy na przykład denerwuje nas ich zachowanie, albo my byśmy się tak nie zachowali, czy są dobrzy, czy źli, to nie ma znaczenia tak naprawdę, bo jeżeli są dobrze napisani, to po prostu są dobrze napisaną postacią. I na przykład z Shingeki to nie lubię tylko Saszy.
mimo że są postaci, które są tam denerwujące i są tam postaci, na przykład, które zrobiły mało, nie wiem, albo zrobiły coś szkodliwego naszym bohaterom, to ja po prostu lubię wszystkie te postaci, bo każda ma swoje motywy i swoje powody, dla których robi to, co robi. Czy znam Naruto? Znam Naruto. Wszyscy znają Naruto. Dobra, ziomeczki. To był szybki stream. Będę kończyć powoli. Może jeszcze się na chwilę przełączę na główną kamerę. Jak tak, to jaka ulubiona postać? No już mówiłam, że nie lubię wybierać ulubionych postaci. Kandusia. Nie oglądałam JoJo. Tak w ogóle moją mamę tak zainspirował wasz musical z Out, że postanowiła zrobić coś podobnego, tylko że inne piosenki, nowe i w ogóle. Bo prowadzi zespół, z którym robi musicale. Ale zarąbiście, bardzo się cieszę. Rozumiem, że twoja mama jest jakąś tam taką... jest muzykiem. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałam. Ale to życz powodzenia twojej mamie. No i gratuluję pomysłu. Kendusia. Dobrze, dziękuję bardzo. Kendusia. Z gry wychodzę. Ale na chwilę jeszcze się tutaj przełączę. Quit game. Confirm. Żegnaj. Można gdzieś twoje mamy zaobserwować albo ogólnie popatrzeć na progres tego, co się dzieje w projekcie, bo chętnie bym obserwowała. Wydziel okno. A, tak. Tutaj. Super. Super, Mio. To ja chętnie, chętnie zobaczę jakieś efekty. Czy oglądałam Violet Evergarden? Mam nadzieję, że nie denerwuje cię to, że cię tak wypytuję. Nie, no, dziś akurat jestem... Nie mam złego humoru, więc możesz mnie wypytywać. Oglądałam Violet Evergarden i nawet robiłam cosplay, więc możecie się rozejrzeć i sobie popatrzeć na mój cosplay, który moim zdaniem wyszedł naprawdę fajnie. Powiem szczerze, czasami jak mi się nudzi na lekcji, to sobie włączam piosenki z musicalu My Hero i sobie śpiewam. Ale mam nadzieję, że nie przeszkadzasz innym uczniom wtedy. Mam opóźnienie z czatem jak coś. Mam opóźnienie? What? Nie rozumiem. Jak widzę, że coś piszecie, to odpowiadam, więc chyba nie ma za bardzo opóźnienia. Nie, spokojnie, mam wyłączony mikrofon. No dobra. Guys, widzimy się w piątek na YouTubie i będziemy robić coś super, że ty masz lekkie opóźnienie. Trochę nie wiem, o co chodzi, ale that's fine. Więc tak, widzimy się w piątek na YouTubie i będziemy grać w VR chat i może być fun, bo widziałam dużo filmów z tego i ludzie się dobrze bawią. Nie wiem, czy znajdziemy jakichś Polaków, może jak będziecie chcieli, to będziecie mogli też dołączyć do gry. Nie ma żadnego opóźnienia, może ty masz nie na żywo, Kandusia. No może tak być. Kendusia, sorki. Powiem, jak będą postępy, bo jest taki festiwal międzynarodowy w Kielcach i tam chcę zrobić ten opening Shinzuo Sasageyo w polskiej wersji. No dobra, to czekam bardzo, jak to będzie brzmiało w polskiej wersji. Jak się klasie maturalnej nudzi, to połowa idzie w kim? Jak się czujesz z tym, że słuchamy codziennie twoje muzykale na głosowym? Nie mam pojęcia, że to robicie, ale już wiem. Very good. Proszę słuchać. Proszę iść w ogóle na stronę musicalową na Facebooku Full Metal Alchemist The Musical
i polajkować nowego posta. Jutro będą też nowe posty, bo zaczynamy sezon musicalowy. Right now. Dziękuję Wam za wszystkie donaty dzisiaj i widzimy się w piąteczek. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. I buziaczki. Trzymajcie się. Idźcie spać.